Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dziś będzie portret tarotowy Lensa Armstronga. Stwierdziłam, że jest to dość ciekawy przypadek ze względu na to, co oczywiście jemu się wydarzyło w życiu, bo w tej analizie, w sumie krótkiej analizie, będę chciała się skupić na dwóch kwestiach w jego życiu, to znaczy chorobie i oczywiście tej całej aferze dopingowej. Czy on miał w swoim portrecie zapisane takie wydarzenia? I mogę Wam powiedzieć, że tak, że oczywiście, że miał, tylko no niedosłownie. Miał to zapisane w swojej misji życiowej. To znaczy tę aferę dopingową i w sumie w cechach charakteru również. On jest solarną panną, również w pannie znajduje mu się Merkury i jeszcze kilka innych planet. Znalazłam jego horoskop urodzeniowy na takiej stronie, gdzie są zbierane, jest taka baza horoskopów. I razem z godziną urodzenia. I nie wiem, czy można temu ufać, ponieważ na jednej stronie jest w ogóle bez godziny urodzenia, bez domifikacji, a właśnie w drugiej, na drugiej dość wiarygodnej stronie jest razem z godziną urodzenia. Więc tak czy siak z tą godziną urodzenia jego Słońce i Merkury i inne tam planety, jeszcze Plutona tam ma, znajdują się w 10 domu, natomiast w 11 domu znajduje się u niego Wenus w Wadze. I czy ma to przełożenie na portret tarotowy? Słuchajcie, dlaczego ja mówię o tych planetach? Dlatego, że tutaj ten Merkury jest najważniejszy, tak na pierwszy rzut oka, dlatego, że Merkury w pannie jest w swoim władztwie i w wywyższeniu. To jest najlepsza pozycja dla Merkurego w całym horoskopie i jeszcze w 10 domu, jeżeli ufać tej godzinie urodzenia i blisko medium celi. Także Merkury w pannie umie precyzyjnie, potrafi precyzyjnie tworzyć scenariusze, strategie, myśleć logicznie, wyciągać jak najwięcej z rzeczywistości i kreować tą rzeczywistość, tak mówiąc ogólnie w skrócie, tak? I ten silny Merkury u niego w horoskopie, oczywiście również Słońce w pannie i Wenus w Wadze, słuchajcie, w 11 domu, która kazała mu tworzyć koalicję wśród osób, współpracowników, z którymi on pracuje i którzy wspierali jego karierę, to są jego naturalne zdolności, czy naturalne cechy, z którymi on się urodził, wyniosły go na szczyt. I czy on ma w swoim portrecie tarotowym coś takiego zapisane? Słuchajcie, on ma bardzo dużo kart eremitów w swoim portrecie i kart takich siłowych. Siłowych w tym sensie, że siły fizycznej, to znaczy ma i moc, ma i rydwan, ma diabła. Diabeł jest też bardzo mocno fizyczny, mówiący o energii, niespożytej energii naszej własnej. Ma też maga, a mag też jest w pewnym sensie czy fizycznością, ale nie związaną z ciałem, tylko związaną z tym, że moja wola staje się ciałem, tak? Czy słowo staje się ciałem. I umiar też ma w swoim portrecie tarotowym. I ta karta mocy, słuchajcie, on ma w ogóle w swoim horoskopie urodzeniowym Jowisza w Strzelcu w zerowym stopniu i prawie na ascendencie. I tam ma też Neptuna, ale Neptuna też ma w zerowym stopniu. Ascendent ma w Skorpionie, w 24 stopniu Skorpiona, ale ten Jowisz i Neptun w Strzelcu należy do pierwszego domu. Czyli jak my go postrzegamy? On ma tutaj kartę mocy również na pozycji, jak go ludzie postrzegają, tak na pierwszy rzut oka. Czyli przede wszystkim jego sport siłowy,
karta mocy u mężczyzny, oczywiście w tym wypadku, mówi o trenowaniu, tak? Trenowaniu ciała. Cofnijcie się do mojego filmu o karcie mocy. Ja tam bardzo dużo mówię o trenowaniu ciała w kontekście karty mocy. W takim sensie, że rozwijaniu nie tyle masy mięśniowej, co po prostu też między innymi zdrowego stylu życia i że zajmujemy się swoim ciałem, tak, że my sprawia nam to przyjemność, jest, no w tym wypadku, w wypadku Lance Armstronga, sposobem na życie. No i słuchajcie, ten Jowisz, tak, u niego w pierwszym domu, prawie na ascendencie, można powiedzieć, że na ascendencie, razem z Neptunem, mówi o tym, że my, kiedy myślimy imię i nazwisko Lance Armstrong, od razu widzimy go na rowerze albo osobę, która jest no, szybka, która ma szczęście, jakby nie było. I która, no, Jowisz daje coś takiego, że w strzelcu, tak, że jest urodzonym, w czepku urodzonym, można powiedzieć, albo przynajmniej kreuje się na takiego. Natomiast w jego portrecie tarotowym również jest rydwan. To znaczy, może najpierw dokończę tą moją myśl o karcie mocy. Czyli karta mocy w tym wypadku mówi o tym, że widzimy Lance Armstronga, postrzegamy jego niezłomność w dążeniu do celu, niezłomność w trenowaniu ciała, może ponad normę, słuchajcie, nawet, bo on ma taką kombinację kart w swoim portrecie tarotowym, że może to przeginać, że tak to brzydko nazwę, czyli zmuszać swoje ciało do nieludzkich wysiłków, bo tam jest i diabeł u niego w portrecie tarotowym i jest, słuchajcie, no ten moc i ta rydwan, czyli to jest kto kogo, tak? Tak jakby jego umysł chciał zmusić ciało do nadmiernego wysiłku i tak jakby nie słuchał swojego ciała, tak? O to mi chodzi. Ta jego choroba, która, no choroba nowotworowa, nie chcę tutaj, słuchajcie, wyrokować, ale też może miała źródło w tym, że po prostu ciało już nie wytrzymywało takich treningów, ponieważ maksymalne możliwości do osiągnięcia on ma diabła i rydwan. Czyli diabeł możemy w tym kontekście czytać jako chorobę nowotworową. Z kombinacją, z kartą mocy bardzo często mówi o chorobie nowotworowej dotyczącej organów, tak, fizyczności, ale nie zawsze tak się to realizuje. No w tym wypadku tak się to zrealizowało. I po prostu ja mam wrażenie, że jego ciało, nie mogąc inaczej zmusić go do odpoczynku albo zmusić go do odpuszczenia ciała, tak? Przez jego umysł i jego pragnienia i motywacje i no nie wiem, ten nieludzki wysiłek dla ciała był za bardzo obciążający i być może też było to spowodowane, no, w jakiejś części ta choroba buntem ciała. Ten rydwan, on ma w swoim portrecie, tak jak Wam mówiłam, na maksymalnych możliwościach do osiągnięcia i również ma, wydawało mi się, że jeszcze gdzieś ma, ale nie mogę teraz tego znaleźć. W każdym razie rydwan mówi o, no mówi co, z czym Wam się kojarzy nawet ta karta rydwanu, obrazek, no z kołem, tak, czyli no z podążaniem na rowerze, z jazdą na rowerze, no a akurat nie w tym wypadku, nie w samochodzie, no ale ze środkiem transportu, który ma koła.
On jeszcze robi koło fortuny bardzo dobrze bez udziału świadomości. Ja Wam często mówiłam przy okazji koszykarza, o którym opowiadałam, który zginął w katastrofie helikoptera, że on też miał tam koło fortuny i to koło fortuny skojarzyłam z piłką, która się po prostu obraca na parkiecie. Lance Armstrong też to koło fortuny. No koło fortuny jest po prostu, słuchajcie, kołem, tak? Kołem, które się porusza, czyli jakieś tam aktywności związane z jednośladem albo samochodem i tak dalej, czy nawet motorowerem, hulajnogą, czy no nie wiem, quadem, czymkolwiek. Koło fortuny po prostu mówi o kole, tak? Które się porusza. Można tak to łatwo skojarzyć zazwyczaj. Koło fortuny również ma na komforcie karmicznym. I to koło fortuny też no, jest tak jakby jego naturalną zdolnością. Pamiętajcie, że koło fortuny, ja również opowiadałam na mojej playliście w Arkanach Wielkich o kole fortuny, które ma cechy jowiszowe. Natomiast Lance Armstrong ma na ascendencie tego jowisza w strzelcu, jeszcze jakby nie było, czyli strzelec jest szybki, strzelec musi się poruszać, on nie może ustać w miejscu i to koło fortuny skojarzone z tym jowiszem w strzelcu na ascendencie naturalnie przynosi skojarzenia z wyczynową jazdą na rowerze, tak, czy zawodową jazdą na rowerze. Okej. Okay. Prześlizgnęłam się przez temat choroby i jego takich cech. Natomiast co jeżeli chodzi o jego cechy, tych powiedzmy machlojek z dopingami i z tym, że tam brali udział jeszcze więcej osób, to znaczy, wiecie, no jasne jest, że i lekarz, i trener, ale też inni wyczynowi sportowcy, którzy występowali w grupach, tak? W jakichś wyścigach, w grupach razem z Armstrongiem. Armstrong ma w świadomości kapłana, ale też ma, słuchajcie, w negatywie kapłana. Ma eremitę z karmy, ma tego maga na misji życiowej i maga, co najsilniej działa na niego z podświadomości. Jak radzi sobie ze stresem, również ma maga. I tak wzięcie w całość tych kart mówi o tym, że kim jest, słuchajcie, kim jest kapłan, kim jest mag i kim jest eremita. To są osoby pojedyncze, to są osoby, które mówią: ja jestem najważniejszy, ja stawiam na siebie, ja jestem, tak jak niektórzy mówcy motywacyjni mówią, ja jestem w swoim biznesie, czyli mój interes, zdrowy egoizm, czasami niezdrowy egoizm jest na pierwszym miejscu. Więc kapłan oprócz tego, znaczy tak, mag działa w swoim interesie, manipulując innymi ludźmi albo mówiąc o tym, że zrobię coś dla Ciebie, no tutaj też diabeł wchodzi w to, zrobię coś dla Ciebie, Ty zrobisz coś dla mnie, ale my będziemy, ale i tak ja chciałbym być na szczycie, tak? Czyli to jest mój pomysł i to jest mój wynalazek, że tak to nazwę. Tutaj jest konotacja z tym Merkurem w Pannie. Kapłan jest osobą, która nie tylko stawia na siebie, ale ona wychodzi na szczyt poprzez zdobycie sobie posłuszeństwa wśród osób według kapłana niższego stanu albo osób, które według kapłana są niegodne bycia na szczycie, tak? Czyli rządzenia innymi. Też no w negatywie, jeżeli jest kapłan, no to takim szantażem, czy szantażem moralnym, powiedzmy, etycznym, albo wjeżdżaniu na ambicje. No i eremita jest osobą, która wymyśla swoją własną drogę, w jaki sposób chce coś zdobyć czy uzyskać i robi czasami wszystko na przekór, tak? To znaczy na przekór mainstreamowi, na przekór
zasadom, idzie po prostu tam, gdzie uważa i w taki sposób, w jaki uważa. No więc biorąc w całość to wszystko, o czym powiedziałam wyżej dorzucając do tego jeszcze dwie łyżki tego diabła z jego portretu tarotowego, ten diabeł zabarwia to negatywnie, tak? Więc to nie będzie walka fair play, czy nie ma on takich cech, Lance Armstrong, nie ma takich cech, żeby walczył fair play, tylko wszelkimi sposobami, czy szantażem, czy płacąc pieniędzmi, czy wikłając ludzi w innych, w te machlojki, w te machinacje, będzie dążył do tego, żebym ja jako Lance Armstrong był tam wysoko i żeby to mnie podziwiano i żeby to mówiono, że jest wszystko moja zasługa, ja jestem prawie półbogiem. Kapłan, słuchajcie, jest też taką osobą, która wie najlepiej, która wie wszystko, albo której się wydaje, że wie wszystko. I razem z tym Jowiszem na ascendencie w Strzelcu rzeczywiście może mieć takie zabarwienie dość, akurat w tym wypadku, negatywne. W tym sensie, że no i jeszcze słuchajcie, ta panna i morderczy trening i ten Merkury w pannie. On ma tam, słuchajcie, trygon znaków, dobrze pamiętam? Chyba tak, trygon znaków stałych, nie, trygon znaków ziemskich i półkrzyż znaków zmiennych, coś mi się tak wydaje dobrze, o ile dobrze kojarzę. Czyli z jednej strony wyniesienie na szczyt i tak jakby naturalne zdolności z łatwością mu coś przychodziło, a z drugiej strony półkrzyż znaków zmiennych mówi o tym, że no niestety raz jest na górze, raz jest na dole, ponieważ znaki zmienne takie są, że one nie będą miały takiej stałej stałego sposobu postępowania, czyli raz jest jedno, raz jest drugie, tak? Szybko mogą zmieniać zdanie, szybko mogą w różnych okolicznościach się poruszać, odnaleźć się w tych okolicznościach, czyli to jest coś na tej zasadzie. No i ten eremita u niego w portrecie tarotowym nie odpuszczał po prostu, tak? Eremita stworzył w jego portrecie tarotowym swój własny sposób, autorski sposób. Oczywiście nie sam, bo tam wchodzą też inne karty, czyli i ten mag, i ten kapłan, i karta mocy, czyli wyciągam całą esencję, tak? Tych znaków. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie karty tarota, czy cechy tych kart tarota wrzucamy do garnka, gotujemy z tego rosół i ten aromat, ta esencja tego bulionu, którą potem, nie wiem, zamkniemy powiedzmy w słoiku, to są esencja tych wszystkich kart, tej mieszanki kart, tak? I no, słuchajcie, z jednej strony, jakby nie mówić, on wykorzystał cały swój potencjał z portretu tarotowego, czyli nie zaprzepaścił niczego, natomiast ocena moralna i ocena etyczna, ocena, nie wiem, prawna, to już zależy od zewnętrznych czynników, czyli w tym wypadku ustaleń społecznych, czy tych prawnych, tak? Współżycia społecznego, przepisów prawnych, karalnych, niekaralnych, czyli tak jakby w jego portrecie tarotowym on wykorzystał cały swój potencjał. Dobrze czy źle, no to tutaj już nie będziemy tego koloryzować. Natomiast misję życiową tak jakby swoją spełnił, tak? W tym magu, tam ma jak pracować z misją, ma słońce i jak wykonać tą misję, też ma kartę słońca. Czyli zobaczcie, mag, słońce, znowu ja, znowu moje ego, znowu ja na szczycie, znowu ja
po mojemu to wszystko, tak? Na moich warunkach. Czyli no, tą misję życiową wykonał, jakby nie było. Zostało mu to potem odebrane, bo wiecie, jak to jest. On ma w swoim portrecie tego diabła. I on ma, co odrzuca i nie rozumie na takiej pozycji diabła. Czyli czasami warto jeść małymi łyżkami, a nie całą kochlą od razu. A im dalej w las, tym bardziej Armstrong się rozzuchwalał, że tak to nazwę. No i w pewnym momencie musiało coś wybuchnąć. On nie ma tutaj w swojej karcie wieży, ale on ma, słuchajcie, lekcję karmiczną głupca. I on z poprzedniego wcielenia również eremitę przeniósł i w karmie ma eremitę. Czyli on tak jakby dostał szansę w tym wcieleniu jeszcze raz przepracowania lekcji tego eremity. Widocznie w poprzednim wcieleniu niezbyt dobrze to przepracował, albo może z innej strony miał to w tym wcieleniu przepracować. Ale i musiał zacząć tak jakby, powiedzmy, od nowa, tak? Tą samą lekcję zacząć od nowa. Czy on ją odrobił? Ma kartę gwiazdy na odrobieniu lekcji karmicznej i na komforcie karmicznym koło fortuny. Czyli słuchajcie, on dostał szansę, tak? Powiedzmy, że ta gwiazda jest szansą. Ogromną szansą, żeby przepracować tego eremitę w tym wcieleniu. Ale koło fortuny znowu spowodowało uwikłanie się dobrowolne jego, tak? W takie, a nie inne okoliczności, że znowu nastąpiło tak jakby zawirowanie tego wszystkiego. Ja nie sądzę, że on odrobił tą lekcję karmiczną w głupcu i tą karmę w eremicie, powiedzmy, spłacił. Po prostu tak jakby wyobraźcie sobie, że gracie w grę planszową i lądujecie na miejscu, które mówi: wracasz na początek, zacznij od początku. Więc to jest coś na tej zasadzie u Armstronga, jeśli chodzi o jego plan duszy na to wcielenie, tak? Czyli zaczynasz od początku, wracasz na start. Nie odrobiłeś tego, jak miałeś odrobić. No i koniec, nie? No i jego dyskomfort karmiczny w tym wcieleniu jest karta sprawiedliwości, czyli gdyby się udało, słuchajcie, to koło fortuny stanęłoby po jego stronie, nie? Ten Jowisz, powiedzmy, na ascendencie, stanąłby po jego stronie i jakoś by się prześlizgnął przez to wcielenie. Natomiast na dyskomforcie karmicznym ma kartę sprawiedliwości, która mówi o tym: hola, hola, kochany, to wszystko wyjdzie na jaw, to wszystko będzie gdzieś w śladach zapisane, czy w dowodach, czy w zeznaniach kogoś innego, i tobie to się wszystko posypie. No i plan duszy mówi: wracasz, kochany, na start. Tak? Więc tak to wygląda u Lensa Armstronga. Oczywiście nie u wszystkich, powiedzmy, przestępców, no bo to było przestępstwo, co on zrobił. Więc można go nazywać w pewnym sensie przestępcą, no i kłamcą. Nie u wszystkich tak to wygląda, tak? Ale akurat u niego tak to się zrealizowało. Gdyby powstrzymał się od dopingów i wciągania w to innych ludzi, to jemu by się, znaczy nie miałby mu się co upiec, bo po prostu nie robiłby machlojek. Natomiast wracając do jego horoskopu urodzeniowego, czyli ta Wenus w wadze, która jest u siebie, która jest w silnej pozycji, i jeśli wierzyć jego godzinie urodzenia, jeszcze jest w 11 w domu, czyli te wszelkie układy z ludźmi, te wszelkie koalicje, te wszelkie umowy, traktaty, relacje, które mają wspierać jego karierę, czyli dom 10, tam gdzie znajduje się stellum planet u niego, po prostu idealnie to zrealizował i on nie mógł inaczej. Tak jakby, wiecie, jeśli nie jesteśmy świadomi swojego portretu tarotowego albo horoskopu urodzeniowego, to postępujemy automatycznie, tak? Czasami powtarzamy te same błędy i nie potrafimy wyjść z tego kółka, przerwać tego kółka.
Natomiast kiedy postępujemy świadomie, no to determinizm już tak jakby odchodzi na plan dalszy i możemy świadomie wchodzić w niektóre sytuacje i świadomie wykorzystywać nasze własne cechy. Czego oczywiście Lance Armstrong nie zrobił w tym sensie, że tak jakby podążał po sznureczku jego, nazwijmy to, przeznaczenia w tym wcieleniu. Dobrze, rozgadałam się, słuchajcie, nie miałam w ogóle w planie prawie pół godziny rozmawiać. Myślałam, że tak zajmie mi góra 15 minut. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za dzisiaj i do następnych filmów.